Siema, jestem Fikusek, a dzisiaj chciałbym kurwa, nieźle mówię. Dobra, jeszcze raz. Siemaneczko, jestem Fikusek, a dzisiaj chciałbym przedstawić wam najlepszy klub piłkarski, tak ogólnie, all time na świecie. I ogólnie tak, chciałbym najpierw wam powiedzieć taką akcję, że mam 20 minut na odcinek, więc tak średnio chyba, kurwa, żebym wszystko ogarnął, więc może po prostu wejdźmy i wbijmy. Jeżeli tak, powiem tak, jeżeli nie będę wiedział dwóch klubów, co i jak, po prostu nie interesuję się nimi czy coś, no to będę wybierał sobie tak po prostu czysty strzał, jakie logo mi się może bardziej podoba. O, od tego sobie ten, taki przykład dajmy. Jeżeli kogoś nie zdziwi to, że jakiś klub już będę miał od razu teraz w głowie zakodowany, co na pewno wygra, no to tak wiadomo, jestem kibicem tego i tego klubu, ale to sobie sami musicie zobaczyć. Dobra, bez przedłużania, German, tamten klub. Hertha Berlin versus Wigan Athletic. Dobra, weźmy sobie Hertha. Ogólnie akcja jest taka, że to też będzie może nie najlepszy klub all time, bo wiadomo, Real Madrid teoretycznie jest najlepszy, można tak powiedzieć, przez to, że ma najwięcej lig mistrzów wygrane. Ale ja będę sobie wybierał swoje najlepsze kluby, takie, które ja najbardziej lubię, więc po prostu tak to właśnie wygląda. Jeżeli sami widzicie, no to bez muzyczki dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, jaki byście chcieli następny przykład właśnie UWFUFU, czyli właśnie tego quizu, tak to można nazwać. Ciekawa koncepcja, że statek piracki, nie wiadomo, może nie piracki, ale jakiś statek wędruje sobie tu i tam. W ogóle akcja jest też taka, że chciałbym w sumie jak najbardziej najlepsze kluby, tak to nazwę, bo wiecie, przed chwilą miałem brazylijski klub, o, Everton, pierwszy topowy, mainstreamowy klub w sumie. Dobra, może tam jakieś inne też by przed chwilą, ale dobra. Okej, okay, tu mamy już fajniejsze zestawienie, ponieważ są mocniejsze kluby, lecz ja akurat lubię Inter, więc weźmy sobie Inter, ale no, tam nie było też lipy. Roma, tutaj mamy pięknego zawodnika z Polski w Romie, czyli Nicolo Zalewskiego, chyba że już odszedł, nie wiem, ale z tego co pamiętam, to był tam i raczej dalej tam jest. Dobra, AC Milan czy Osasuna, dwa znowu kolejne spoko klubiki, lecz AC Milan akurat jest moim zdaniem nie dość, że lepszy tak ogólnie all time, to jeszcze po prostu lepszy w moim sercu, nie? Tutaj Real Madrid, łatwo, krokodyl opierdalający piłkę, zajebiście Dynamo Zagrzeb czy Bayer Leverkusen, nie no, Bayern. Co od Xavi Alonso teraz tam odpierdala na ławce trenerskiej, to jest chuj, naprawdę chłop. Chyba 35 meczów pod rząd ma bez porażki, nie? Okej, okay, Deportivo albo właśnie Newcastle United. Ogólnie akcja wygląda następująco, że tu ten klub teoretycznie nie powinien być wybierany przez ludzi, ponieważ szejkowie, hajs i tak dalej, ale dobra. Ile z klubów, które tak coś robi? Jeżeli chodzi o Newcastle, no to znam ich na pewno mniej niż Deportivo, ponieważ Deportivo bardziej kiedyś kojarzyłem przez to, że po prostu no wiadomo, liga hiszpańska moją ulubioną. Okej, okay, mam Chelsea London. To co teraz oni grają, to jest chuj. Naprawdę, ja pierdolę, ile oni szana wypierdają, żeby mieć 11 miejsce chyba w lidze. Masakra. Fajna grafika kota. Bardziej no, kota. Dobra, Tygrys też kota, ale wiadomo o co chodzi. Tottenham, Totki. Lubiłem ten klub w lidze angielskiej po tym, jak był tam Dele Alli, Heung-min Son oraz właśnie Harry Kane. No kurwa, to trio było dobre. Szkoda, że no nie wypaliło, nie? Kane się przeniósł, Son dalej nie wygra trofeum żadnego, a Dele Alli, no spadek z formy i to mocny. To już jest mało powiedziane, jak mocny, nie? Jest ten spadek, no kurwa się nie dziwię. Miał tam ciężką historię w życiu, ale no chyba bardziej wolę być TikTokerem niż piłkarzem, choć nie można tak mówić, nie? Moim zdaniem się chłop starał, ale wiadomo. Okej, okay, Olympique Marsylia. Ostatnio właśnie widziałem, że wygrali oni chyba w 93 roku w Ligę Mistrzów chyba. Bynajmniej na pewno chyba w tym roku wygrali, więc no jeden z mocniejszych klubów francuskich. Z bogatszą na pewno historią, choć PSG też jakąkolwiek historię ma. Pamiętamy Lawetziego czy Ibrahimowicza, jak tam pierdalali, ale czy nawet Ronaldinho był w PSG, ale no nie jest to samo. Valencia,
Valencia, dobra, tutaj mam Real Betis, no, albo Borussia Dortmund, no kuźwa, pamiętam jak, wolałem kiedyś Bayern niż Dortmund, ale no, Dortmundczycy aktualnie w moim mecie są lepsi, może nie lepsi, ale w moim sercu są wyżej ustawieni niż Bayern, więc kuźwa, Olympiakos, nie no, Lazio Rzym, weźmy Napoli. Napoli, kurwa, tam są fajni piłkarze. Nie powiem, że nie. Hannover 96. Nie wiem, czy tam nie był czasem, kurwa, jak on się nazywał. Ten napastnik z Holandii, z Euro. Dosyć stary gościu. Kurt? Nie, Kurt? Kurwa, nie pamiętam, ale wiem, że tam chyba grał. W tamtym klubie. Ale co to ma za znaczenie? Nie wiem, ale to ma fajne dosyć logo. Jak to się nazywa? No, kurwa... Nie wiem, stary. Kurwa, logo firmy, no. Atletico lepszy niż Fulham. Mimo, kurwa, nienawidzę ich, tak szczerze, ale ten z gorszych klubów, ale... Najpierw może przyniosę te, co chociaż, kurwa, więcej to jest, a nie jakieś Monte Everesty. A później się sobie podyskutujemy, jaki jest, kurwa, do wyjebania, jaki nie. Weźmy sobie tu Aston Villa. Robercik napierdalał im najwięcej bramek. Historii. Dobra, Sevilla, neutralni, wrogowie Barcy, nie, oni jest do nich, what the fuck, Nottingham Forest, wiadomo, ale, kuźwo, meksykański klub, nie wiem nawet jak się nazywa, kuźwo, zajebiste logo w sumie, w sensie zajebiste, no, ciekawe, nie, no na pewno lepiej designowo niż to wyglądało, Villarreal, Ameryka, Meksyk, okej. Okay. Spoko. Dwa kontynenty. Hamburg. A nie, w Hamburgu on grał. Dobra, teraz mi się wszystko już rozjaśnia, ale nie pamiętam jak on się nazywał. Wiem, że mam go przed oczami. Dobra. Udinese czy São Paulo? Dobra, Udinese weźmy. Włoski klub. Junior. Kolumbia chyba? Albo... Nie, wykuźwa, wezmę to. Barwy Atletico Madryt, choć ich nie lubię, jak mówię. Jak Boysi. I AFC Barcelona, no kurwa macie. To jest to. Dobra, weźmy sobie Benfica. Tutaj chyba Porto, no w sumie ciekawe, Benfica czy Porto. Chyba bardziej, kurwa, Sporting, bo ten grał Ronaldo. Nie no, tak szczerze nie mam pomysłu. Malaga Tiki-Taki czy Al Hilal? Kurwa, spierdalaj. Arsenal. Granada czy... No, Granada. Ale kiedyś mieli inne logo. Sporting. O nich, bo mówią na przed chwilą Juventus, choć nie ma ich praktycznie na tym tle widać. Barcelona SC. Więc to kurwa jest w ogóle. Wiem, że są jakiś klub, co wygląda totalnie jak Barcelona, takie logo ma. Ale nie wiem, co to było. Basel. Atletico Bilbao. Może być. Kolejny jest katakloński klub. Dobra, Gino. Jest tu też fajne, takie V. Jest to nie Virtus Provence. Spierdajcie. Derby Country, Spartak Moskwa, nie no, weźmy te derby. Bachia, weźmy to. Choć nie wiem, co to są. Galatasaray, no może być, turecki klub. Najlepszy turecki klub, trzeba byłoby powiedzieć, ale wiem, że tam chyba Podolski grał, ale wiem, że chyba im coś nie idzie w tym sezonie, chyba, że to było właśnie Ajaxowi. Trzy, kurwa, Ligi Mistrzów, Ajax, Amsterdam. To jest pojebane. Choć kuźwa niedawno byli bardzo blisko w sumie i oglądałem te mecze, to było zajebiste kuźwa. I w sumie po tym przestałem oglądać i się interesować piłką nożną. Te gwiazdy to chyba nie Ligi Mistrzów, ktoś tu chyba zbytnio dodał, ale dobra. To jest ciekawsze logo, fajna taki niby ogień. Tutaj mam tą różyczkę, Blackburn. La Galaxie może być. Nie wiem, czy tam Zlatan w sumie nie grał. PSV. Może być, choć nie pamiętam kto grał w PSV, ale wiem, że znam ten klub dosyć dobrze jakoś. Ale kurwa, kto tam grał? Czy tam był za skład kiedyś? Nie mam pojęcia, na pewno wiadomo, że z kiedyś. Trzeba było powiedzieć, dobra, Bayern Monachium. Kiedyś lubiłem Ribery, Robben, Andrea Gomez. To Klose, kurwa, Mirosław. Wiadomo, Müller, Schweinsteiger, chyba Kroos jeszcze tam był w tym duo. Kurwa, oni mieli pakę jak chuj, Filip Lam, ja pierdolę. Kuźwa, strach patrzeć, ja jebę, bez kitu. To była taka paka. Człowieku. Lepszy. Logo,
Dobra. Zaraz w sumie koniec, kurwa. Tutaj, czyli są wszystkie topowe te? Przed United nie było, kurwa, nie było właśnie City. Leicester City versus Manchester City. Dobra, opowiem wam historię Manchesterze City, ponieważ kibicowałem im, w sensie, czy kibicowałem. Bardziej chodzi mi tutaj o to, że lubiłem na nich patrzeć, na ich grę, bo pamiętam, że mieli tam jakieś starcie, jakieś takie ważne ligowe i mnie to jakoś zainteresowało. No ale ogólnie może nie kibicowałem, a lubiłem ten zespół, zważywszy na to, że w FIFA 13 mega zajebiście nimi się grał i chyba mieli nawet największy budżet, a jak nie oni, to United. Pamiętam, że kurwa włos tam się ocierali jakieś dwa kluby. Liverpool. Weźmy sobie Liverpool. Nie było nic lepszego. Dobra, United teraz mamy. Okej, kolejni tacy kurwa Unitedowi, kurwa, nie wiem jak to nazwać, XD. Zobaczmy nagrywki, 11 minut. No chciałem 20-minutowy film zrobić. A nie wiem czy mi się uda. Spiezia czy PSG. Byłbym trochę zjebem jakbym nie lubił tego zespołu, zważywszy na to, że jestem barceloniarzem i Neymar tam przechodził. No kurwa, oglądałem te filmy jak Neymarowi idzie. Nie powiem, że nie. Ale no. Za nic, jeden z lepszych TikToków, kuźwa, piłkarskich, za nic. Rangers, nie, sorry, Al Nassr. Jedyny klub, który jest właśnie Al Nassr, który właśnie jest z ligi saudyjskiej, nie? I który to jakiś, jakkolwiek lubię. Hull City, kurwa, co to jest za logo, oni taki zawsze mieli. No, przez to, że tam Ronaldo z tym przeszedł, wiecie? I temu, dobra, to ty mam Köln czy Inter... No, Inter na ziom, ale kurwa. Nie no, Inter, no. Köln to totalnie, kurwa, nie wiem co to jest, nie? Inter biorę. Lubię ten zespół. Jako tako. Choć, kurwa, pamiętam, że te derby stare, jak tam jeszcze wiecie, kurwa, legendy. Inter versus AC Milan. No, Inter, kurwa, nie ma takich paki jak AC, nie? Ale chyba wygrali nawet. Roma czy Real Madrid? Nie no, wezmę Real. Bardziej wolę, ale z drugiej strony nienawidzę, kurwa, nie? To jest pojebane akurat. To wezmę sobie Newcastle United. Tak szczerze, nie znam żadnego piłkarza stamtąd, oprócz ASM-a, choć nie wiem, czy on dalej w sumie gra, kurwa, tam, czy nie przeszedł gdzieś indziej. Jakoś tak mnie nie interesuje ten zespół. Wezmę Bayer Leverkusen, przez co oni teraz odpierdalają, nie? To są, kurwa, mocni. Za nic, mimo fajnego TikToka, to... Za chuj, nie wiem co czym się dzieje u nich. Więc wezmę kogoś w Walencję. Biorę swój ulubiony klub, nie? A to all time to... Nie patrzę all time. Też w sensie, no, wiadomo, sentyment do niektórych zespołów mam, ale... Biorę takich, co aktualnie lubię najbardziej, tak? Dobra, Espanyol. Lazio czy Everton? Ciekawe, ciekawe, choć... Chyba Everton bym sobie wziął. Everton, się wziął. Al Nassr, nie mówię, ale Al Nassr nie zajdzie jakoś mega daleko już teraz kibiców Ronaldo o tym mówię. Więc w sumie szkoda, że nie było Inter Miami, bo w sumie stara ekipa się tam składa, Jordi Alba, Sergio Busquets, kurwa, Messi, Suarez. Spojebane, ale fajne. Galatasaray. To ma fajne zdjęcie, bo ten tak wygląda ostatnio. Haaland, ale no. Nie bierzemy teraz po geście, tylko dobra, no biorę Schalke 04. No kurwa, Imo lepsze. Biorę PSG, bo Imo lepsze. Wiadomo, kurwa, w sumie nie mam takiego zespołu, takiego mało mainstreamowego, który w ogóle kibicuje, nie? No właśnie biorę te bardziej mainstreamowe, które są wygrywami teoretycznie jakimiś. A nie biorę sobie, wiecie, jakiegoś drugiego ligowca Anglii albo czegoś. Jakieś kurwa. Nie jestem aż tak zagorzałym fanem, żeby coś takiego mieć, ale z drugiej strony to by było spoko. Dobra, mamy teraz dwa zespoły angielskie z topu Anglii, można tak powiedzieć. Z jednej strony mamy właśnie Liverpool, z drugiej strony mam Tottenham. Co ciekawe, oba zespoły sobie przeszły ostatnio do finału Ligi Mistrzów, tylko że Totki przegrały to w sumie, kurwa, nie pamiętam. Ja wiem, że na pewno nie wygrali, nie? Ale kurwa, tyle byli. Wygrali w półfinale
z Ajax Amsterdam 3 do 2. No, w finale już zostali rozjechani, kurwa. Trzeba sobie to powiedzieć. Właśnie nie pamiętam, kurwa, z kim. Chyba właśnie z Liwe, mi się tak wydaje. Czyli albo z... Kurwa, ej. Final. Potem... Final, kurwa, czego? Kurwa, będzie na pewno... A, The Reds, no. Kurwa, jednak no, Liwa. No ale Liwa było mega faworytem tego i było wiadomo, że jak Totki to wgrają, to wpierdol dostaną, a jak Ajax Amsterdam, to może pokazą, kurwa, to coś i ten. Ale do czego w tym zmierzam, nie mam żadnego pojęcia. Ale na pewno powiem tak. Liverpool miał fajną pakę, lubię ten klub, lubię Kloppa. Ogólnie spoko zespół, ale Tottenham, pamiętam, że był taki moment, że lubiłem go najbardziej chyba z Anglii przez właśnie Dele Alliego, Heung-minsona oraz Harry'ego Kane'a. Nawet więcej kurwa piłkarzy wam nie wymienia, ale to trio jakoś mi triumfowało w głowie. No i właśnie kurwa ciężki mam wybór, wiecie, bo z jednej strony Liverpool, którego nie lubiłem w przeszłości, po tym jak Suarez napierdał gryzaka, się bawił w gryzaka kurwa. No i wygrywał z Chelsea 4 do 3. Steven Gerrard i mu gorszy niż Lampard. Jakiś tak wkurwiony byłem na ten zespół. Więc chyba wezmę sobie Totki, ale z drugiej strony Liverpool też jest dobrym zespołem. To nie jest tak, że jakoś nienawidzę tych kurwa śmieci, bo aktualnie chyba wolałbym ich, choć z drugiej strony Klopp to nie jest to samo co kiedyś. Ta zespół Sadio Mane właśnie, Salah i Firmino, to już takie coś nie wyszło. Darwina Nuneza w sumie też aktualnie lubię, więc w sumie jest to ciężkie pytanie. Tamta dwójka akurat obok siebie, nie? Więc takie coś sobie zrobimy. Okej, okay, aktualnie są zespoły, których kurwa nie znam. Okej, okay. Weźmy sobie to. Malaga tiki-taki i kasztańki. Szachtar Donieck będzie. Lyon czy West Ham? West Ham kurwa jest obojętny dla mnie. Z Lyona. Choć to też nie jest topka światowa. Okej, okay, Hanover 96 czy United? Wezmę United. Choć chciałbym jedną partię mieć walczącą. Albo dobra, chociaż dwie. W sumie są aktualnie trzy topowe. Dobra, teraz jest czwarty Arsenal, ale Arsenal jakoś kurwa. To nie jest to kurwa, nie? Chciałbym mieć dwa inne walki z United. Właśnie jakieś City vs United albo Chelsea vs United. To było ciekawe. Real Sociedad. Let's go. No. Taką waleczkę bym chciał mieć w jakimś tam etapie. PSV-kę wezmę. Tutaj Orlando City w sumie ładny ten. Mogę sobie wziąć Orlando City. Kurwa. Dwa barcelońskie loga, nie? Zajebiście, kurwa. Sassuolo albo Barcelona. Barcelona. Ale nie wiem, czy to nie jest jakiś fejur. Bo to chyba nie jest to. To jest B-klasie, nie? Jakby Barcelona B to się zwało kiedyś w FIFA w sumie. 17. Nie wiem, czy to kurwa było to. Wolverhampton. Rio Ave. Kurwa, nie wiem, co to jest. Wezmę to. Znaczy, nie wiem, czemu nie mają taką piłkę w logu. Brighton czy Sevilla? Sevilla weźmy. Atalanta. Ajax. I mamy kolejną rundę, dobra. Everton vs Inter. Inter. Nie jestem jakimś wielkim fanem, ale tak patrzę, że kurwa, jakoś godzitko oni sobie przychodzą dalej. Dobra. CSKA Moskwa, dobra. Atletico Madryt weźmy. Sheffield czy Bayern? Bayern. Okej, okay, Genoa. Chelsea. Let's do this. Orlando City czy Newcastle United? Nie no, weźmy sobie. Już się otrząśnijmy z tego USA. Weźmy sobie w końcu co innego, dobra. Weźmy AZ City. Pokonuję Malagę. Taką palcem w dupce. Valencia. Real Madrid, let's do this, man. Nie wiem, kurwa, czemu nie mieli całego loga w sumie. PSV?
Nie o co chodzi te dwie gwiazdki. Nie wiem, czy oni wygrali Ligę Mistrzów, ale jeżeli tak, no to gratuluję. Chcę ci powiedzieć, nie wiem o tym. Dobra, myślę, że Wolverhampton. Schalke czy Sporting? Tak szczerze, kurwa. Nie wiem w sumie. Wiadomo, historia Ronaldo w Sportingu. Ale z drugiej strony, Schalke 04 też nie jest kurwa klubem, którego jebać. Kurwa, najgorsze jest to, że oni kiedyś topkę mieli praktycznie, nie? Jeżeli chodzi o to, a aktualnie chyba oni grają pod hajs, że jak jakiś piłkarz się tam wybije, tego po prostu sprzedają i nie walczą na to tytuły, oni z kurwa nie walczą i chyba są w czwartej lidze aktualnie, więc ten klub taki przejazd zrobił, tak mi się wydaje, nie wiem czy do końca to był ten klub, już jakiś też topowy kurwa z Europy, no ale koniec końców wybrać innego niż ich, więc dobra, Arsenal versus Villarreal, weźmy Arsenal. Jest kilku zawodników, których dosyć lubię, ale spośród tej czwórki topowych właśnie angielskich, co są, to oni są najgorsi, więc w moim sercu, więc no, tak to właśnie wygląda. Dobra, Napoli, Paris Saint-Germain, o kurwa, ale gówno się wyłoniło z kurwa z tego. Jest aktualnie chyba najmocniejsze duo, nie wiem, czy była jakaś bardziej wyrównana akcja. Dobra, ten Tottenham versus ci byli Liwa też, taki mocniejszy. No kurwa. Tutaj mamy BVB, co wiadomo. Polska górą tam była. Zajebiście się to oglądało. Też nie mieli jakichś zjebów. Nie wiem, Marco Reus, kurwa, Götze. Ten Japończyk, nie pamiętam. Czy Koreańczyk. Ale no kurwa, no pakę mieli dobrą. Teraz też. Może nie są w takiej formie jak kiedyś, nie? Że kurwa w finale z Bayernem grali. Ja pierdolę, ale ból, nie? Że Bayern to wygrał. Wiadomo, oni byli wtedy lepsi dla mnie i bardziej ich lubiłem, choć jakby teraz miał czasem czas, bym wolał, żeby BVB wygrali. A z drugiej strony ma AC Milan, który miał zajebiste, legendarne postacie, kurwa, co ja pierdolę, nie wiem. Piłkarzy legendy. No kurwa, bardziej znana marka, tak all time, nie? I ogólny all time też jest lepszym klubem. Choć aktualnie co? Rafael Leão i w sumie nie wiem kto tam kurwa gra, Tonali? Choć nie wiem czy on nie jechał do jakiejś saudyjskiej ligi. Nie mam pojęcia, spośród tych dwóch dobra wezmę BVB, bo Polska górą. Al Nassr przejdzie sobie, choć oprócz Ronaldo nikogo nie znam. Jest Barcelona, rozwala Marsylię, choć Marsylia to jest najlepszy francuski klub, jeżeli chodzi o all time. Ale tak to się właśnie zdaje. RB Lipsk. Bo czemu by nie? To jest w ogóle ciekawe, że Red Bull sobie tworzy swoje kluby piłkarskie, Formułę 1, Energigole i kurwa chłopy mają psiane i siama w sport. Szachtar Donieck. Wezmę Manchester United, ja nie wiem co to kurwa jest, to poprawię. Sevilla. I co my teraz będziemy mieć? Sevilla versus Bayer Leverkusen. Aktualnie chyba Bayern, choć z drugiej strony Sevilla to takie, wiecie, Espanyol, moja liga, ulubiona kiedyś. Ach, kurwa, chuj wam, biorę to. Inter. Transfer Ronaldo. Nie no, United. Sportingiem. Tutaj Arsenal. Chelsea. Choć nie ma ciągle tych fajnych walek, co ja chciałem. City. Shake versus Shake, ale ci wygrywają. Juventus. Barcelona, Sporto. O, fajne. Kolejna fajna potyczka. Z jednej strony Napoli, gdzie również Polaków mieliśmy, Milik i Zieliński, wiadomo. Oprócz tego spoko mieli również Pakę. No ogólnie ten klub jest. Nawet nie wiem, czy nie. Kurwa, dobra, drugi jest moich lub. Kurwa. Ciężko powiedzieć. Zależy od mojego modu. Z jednej strony ulubiona moim zespołem Italii. Jest Juventus, z drugiej strony Napoli, z trzeciej kurwa Milan też nie jest zły. No i też kurwa lubiłem Inter Milan również, nie? To są te cztery klubiki, które kurwa szanuję.
Ostatnio również Roman polubiłem, bo tam Mourinho się napierdala. Lukaku sobie ściągnęli. Kurwa, nie jest to głupia. Więc te pięć klubów są topką, ale no, Roma chyba na piątym miejscu by była, ale z drugiej strony mamy PSG, co tak jak mówię, Neymar, Messi tam grali, kurwa, i Mbappé, nie? Na napadzie, no kurwa Maciek. Kto by tych ludzi nie lubił, mimo że życzono im mega źle. Choć chciałem, żeby wygrali chociaż jeden Ligę Mistrzów z tą paką, nie? Messi, Neymar i Mbappé, chciałem tego. Okazało się, że Messi się spierdolił, Neymar w sumie też, został Mbappé, który również chce spierdolić. Mbappé to jest by the way mój ulubiony piłkarz tej generacji, można tak powiedzieć. I chyba wziąłbym ich, kurwa, no ten napad był za dobry, ale no się zesrało. Dwa moje, jedne z najgorzej lubianych klubów wchodzą aktualnie na rejon. Wiadomo, tu tego oraz tego wybrałem, ale wolałem ich wybrać niż jakiś no-name'ów, żeby po prostu końcówka była ciekawsza. Więc powiem tak. Derby z nimi to jest jedna z najlepszych rzeczy, które chce się oglądać i się marzy, żeby po prostu zwyciężyć. Derby z nimi są raczej zawsze porażką, więc kurwa nie chcesz z nimi walczyć, nie? Ale chciałbyś im wpierdolić. I powiem tak, ten klub kiedyś mega lubiłem, ten klub również lubiłem, mimo że jestem barceloniarzem, lubię tych piłkarzy, którzy tam grali, oczywiście nie każdego, jak takiego jakiegoś kurwa Pepe, czy jakiegoś kurwa Benzema, czy jakiegoś kurwa chuj wie, co tam można wymyślić, Carvajale jakiś, Lukazy, Vasquezy, weź spierdalaj. Tutaj również jest taka sama akcja, ale chyba ich bardziej wolę tą pakę, bo po prostu nie byli największymi rywalami naszymi. Choć chyba tak się wziąłbym sobie Real Madrid, ponieważ, no nie wiem, kurwa, walczyli z nami łeb w łeb. Kochałem tą rywalizację z tymi ludźmi, nie? A z drugiej strony ich nienawidziłem, kurwa. To jest pojebane. Espanyol wchodzi. Nie no, BVB. Nie wiem, jak oni z Milanem wygrali, ale ich biorę. Tottenham. Ajax czy Atletico Madryt, który ciekawe, co wam powiem, jest moim kurwa najbardziej nienawidzonym klubem. Atletico Madryt, witajcie, to my. Kurwa, pierdolę, to co oni robili w Lidze Mistrzów kopiąc City, odpadając przy tym, co oni kurwa tam odpierdali, to była walka, a nie grań w piłkę nożną. Raz kurwa, po prostu ich nie lubię, jakiś jedyny, który ziomek, który jakoś tam go szanuje z tego, to w sumie ich trener tylko, bo w sumie jest zabawny, ale z drugiej strony, jak wpierdol się od Ronaldo trzeci razy pod rząd, to już kurwa zesrał na jego miejscu, ale no, no nie lubię kurwa ich, no. Ci piłkarze wszyscy, czy... No dobra, De Paul, Argentyńczyk jest jeden, kurwa, wow. Jedyna osoba, która jest spoko, i João Felix, którego polubiłem, ale to może dlatego, że w Barcelonie gra. W sensie lubię ziomka, ale kurwa widziałem, że taki ego top trochę, nie? On się kłócił z tym Messim album czy Pique, kurwa. Pamiętam, i że imprezowicz, ale no. No nie. Sorry, diabły, ale no nie, kurwa. Czerwony diabły to jest nie ten klub, który lubię w Premier League. Najlepszy mój klub all time? Chyba Chelsea City. I teraz powiecie, wow, Sitowiec, ja pierdolę. Gościu, tam jest Guardiola, co jest kadrowiczem Barcy, typa szanuje, najlepszy trener IMO. Tam był kurwa Aguero w 2013, który kibicowałem, więc no, jak sezonowiec, to jak lubisz klub od 2013-2012 rok, coś takiego, no to kurwa chyba nie sezonowiec. No nie wiem, może zmienicie zdanie, powiedzcie co innego. A United to były takie osoby, co Wayne Rooney, no nie lubiłem zbytnego gościa i nie, i, no wiecie. Aj, kurwa, nie chcę powiedzieć. No jak się kibicuje jednemu, no to wrogowi chyba się nie kibicuje. BVB, mocny, zajebisty klub, najlepszy z German, ale no Barca, najlepszy klub all time, kurwa. Inter. Teraz sobie przejdzie dalej. Tutaj Chelsea sobie przejdzie dalej.
Tutaj Arsenal sobie przyjdzie dalej. Ja nie wiem, co oni kurwa tu robią, tak szczerze. Wolałem, żeby tam był Madryt przykładowo. To by było ciekawsze. Okej, okay, bez futbol, no nie no, Totki kurwa, jak Liverpool, Totki, no wiecie, Totki wezwalił Liverpool, no to kurwa Arsenalu jakieś nie rozpier... ten, nie przegrałem, no. No kurwa, Arsenal, dobra, topka, najlepszy klub z Anglii, Chelsea, Chelsea, City, Totki, Liverpool. Dziękuję, do widzenia. Wtedy byłby United i Arsenal. Tak myślę. Wiadomo, Liverpool wkurwiony jest na nich, ale no pokazali i mi się spodobało, nie? Tym zespół. Arsenal nie interesuje się za chuja, United nie wiem, jakoś. To nie jest taki klub, co jakoś mega im kibicuje, nie? No nie lubię za bardzo. Jedyne co to przez ostatnie lata to miałem bekę z Longoria. Ok, Juventus versus Barca, no unlucky z Juventus, no oni chyba 3 albo 4 razy w tym wieku byli w finale i nie wygrali chyba ani razu, nie? To jest kurwa... unlucky, kurwa. Chciałbym, żeby z Realem wygrali w tamtym roku, jak wpierdolcowali, ale no masakra, nie? Barcelona, no współczuję im, ale no... Chelsea wygrywa. City, o kurwa, ciekawe, ale wracając do poprzedniego. Chelsea wygrywa z takiego powodu. Ogólnie tak ten. To dlatego, że kurwa, grając FIFA 09, nie śmiejcie się. Demówka. Była tam Chelsea. Lubiłem ten zespół. Ogrywałem sobie Chelsea najbardziej, jakoś najbardziej mi się przypadli. I znam kurwa fuj tam ludzi. Oprócz tego oglądając mecze, miałem właśnie dylemat między Barcą versus Chelsea. Komu bardziej ten kibicować? Na początku kibicowałem im obu. Nie wiem, jak się zaczęło to historia, nawet nie wiem, komu pierwszemu zacząłem kibicować. Wiem, że z biegiem czasu bardziej lubię tam Messiego, a Messi grał w Barcy. W Barcy grała również zajebista elita. I po prostu jakoś do nich podeszłem bardziej niż no do Chelsea, ale no kurwa, Frank Lampard, Terry, Petr Cech, Ashley Cole, kurwa stary, to popatrzcie jak chuj, później jeszcze wiadomo, Didier Drogba, nie, jeden z lepszych napastników, kurwa, ta paka była dobra, później w następnych latach również mi się ona spodobała, w 2013 Juan Mata, Fernando Torres, wiecie, William, no a pierdolę, to było dobre, ale tutaj City wezmę niż PSG, zważywszy na to, że bogatsza historia toczy mi się wokół City, a nie PSG. Aktualnie dalej chyba City wolę, ale PSG no z tym tercetem napadu dwóch barceloniarzy. No to kurwa, jakoś to tam fajnie chodziło, nie w sumie, ale wiem, że ich lubię, choć... Kurwa, no pomocnika żadnego na przykład nie wiem, jest PSG. Kurwa, wiem, że tam Rafinha grał chyba. No ale nie wiem, no blok pomocny no, niczy nie istniał chyba w tym zespole. Nie wiem, co im kurwa tam sprowadzali za ludzi, ale no chyba. No nie pamiętam za chuja. Kurwa, kto tam grał, nie? Dobra, z Barcelona. Mówiłem już, że Barca lepsza. Mówiłem, że Chelsea najlepszy klub Anglii. Teraz Barcelona. No ale bym się nie dziwił, jakbym Chelsea'arzem, choć co oni teraz odpierdają, ile siana w błoto, ile masakra, kurwa, to jest pojemane. Okej, okay, tu widzę, że ludzie sobie jadą, kurwa, City Nuts, United, to bo raczej młodsi zawodnicy wybierają, bo all time United lepszy, ale aktualny City też wolę bardziej City, nawet w tym 2013 roku, jak nawet nie wiedziałem, co to jest. Co kurwa, jaka Barcelona SC wygrywa? Nie wiem. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie lajka, suba, dzwonek i siema.